Generalnie te wybory są inne niż zawsze. Z tego powodu, że w pierwszej turze liczyła się aż 4 kandydatów. To jest ta różnica. Zawsze było tak, że wszystko się odbywało wokół tej 2. Teraz okazuje się, że do 2 tury przeszli ci, którzy tak naprawdę nie firmują żadnej z tych największych partii.